poniedziałek, 29 sierpnia, tuż po godzinie 7 na drodze krajowej nr 10 w Studzieńcu pod Sierpcem doszło do zderzenia dwóch ciężarówek. Samochód jadł z przeciwka od strony Torunia na ten most, na zakręcie, zjechał na przeciwny pas drogi. Połom samochodu, oczywiście uciekałem, robiłem co mogłem, uderzył mnie, kabinę ominął, uderzył w róg naczepy, no i wszystko. Do zdarzenia doszło na łuku drogi w lewo, przebiegającym przez wąski most na rzece Skrwie. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący samochodem ciężarowym Scania z naczepą typu beczka do przewozu mleka, jadący od strony Lipna, zjechał na przeciwległy pas ruchu i doprowadził do zdarzenia z nadjeżdżającym z naprzeciwka samochodem ciężarowym Volvo z naczepą typu chłodnia. Kto wezwał pomoc? Nie wiem, ja to... Wiadomo, w szoku byłem jeszcze. W wyniku zdarzenia śmierć na miejscu poniosła 36-letnia pasażerka Scani, natomiast 39-letni kierowca Scani z obrażeniami głowy, kończyn oraz obrażeniami wewnętrznymi został przetransportowany do płockiego szpitala zespolonego. Akcja uwolnienia z kabiny poszkodowanego kierowcy Scani została przeprowadzona przez sierpeckich strażaków przy pomocy specjalistycznych urządzeń hydraulicznych. Nie pamiętam całego tego zdarzenia już po tym wszystkim, to jest taki trochę szok, można powiedzieć. No. Wiem, paliwo się wylewało pierwsze co, odłączyć prąd, żeby pilnować, żeby to się czasem ktoś nie zapaliło od czegoś. No i odejść od samochodu z daleka, tu w tą stronę nawet nie mogłem patrzeć, no bo to widziałem, że tu będzie, naprawdę tu może być, nie będzie to ciekawie wyglądało. Badanie stanu trzeźwości 27-letniego kierowcy Volvo wykazało, że był trzeźwy, natomiast stan trzeźwości kierowcy Scania będzie znany po wykonaniu badań krwi. Bliższe okoliczności tego zdarzenia będą wyjaśniane w ramach prowadzonego postępowania przez Komendę Powiatową Policji w Sierpcu pod nadzorem sierpeckiej prokuratury rejonowej.